Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na Zalanym Palionowi. Oczywiście wszystko jest zalane, widzowie. To jest zła informacja. Zła informacja, a jak jest, są jakieś złe informacje, to trzeba sobie wziąć kubek z szefshopa. Stary kubek z szefshopa i napić się kawy. Ale pyszna kawusia. Dobrze, a w tym momencie witam was na odcinku, na którym mam zamiar zbudować tratwę. Nagrywam go od razu, dosłownie od razu po poprzednim odcinku, dlatego że po prostu mam jeszcze oddychanie pod wodą i chcę to wykorzystać jakoś i też chciałbym zbudować tą tratwę jak najszybciej, więc po prostu biorę sobie to, co potrzebuję. Będziemy potrzebować na pewno tych desek dużo, więc bierzemy sobie te deski. Ja może bym odłożył resztę jakichś syfów do skrzynek, bo tego na przykład nie potrzebuję. Tu odłóżmy sobie to, odłóżmy sobie strzały, zostawmy, odłóżmy to, te rzeczy odłóżmy i tu zróbmy sobie tak, jakiś porządek w tym wszystkim. Ja chciałbym zrobić całą tą tratwę używając tych, jak to się nazywa, ognisk. A jak wiecie, dużo ognisk, które używam, mam na górze tam w tym takim czymś. Ale spokojnie, ja sobie ogarnę nowe ogniska, ponieważ tutaj, jak sobie pamiętacie, można przejść do moich villagerów, u których możemy zrobić fajne deale. Ja już sobie tutaj sprawdziłem i jeden villager ma fajnego deala, patrzcie, to jest ten? To nie jest ten, to jest ten? To jest ten. Ma za 2 emeraldy ognisko. Więc pomyślicie, mega nieopłacalne. No ale dobra, ale ja mam emeraldów. O, mam masę emeraldów, więc sobie ogarniemy z emeraldami tutaj jak najwięcej tych ognisk. Uwaga. 12. Dobra, i o nie, skończyło mi się to, tylko 12. To jest za mało zdecydowanie. Ojojoj, to jest bardzo za mało. To jest zdecydowanie. Ej, nie, to jest za mało. Ja potrzebuję więcej ognisk. Więcej ognisk potrzebuję. Może je łatwiej będzie skraftować w sumie. Czy ktoś z was ma jeszcze ogniska? Halo? Tu masz ognisko? Nie masz ogniska. Ty masz ognisko? Nie masz ogniska. Ty też nie masz ogniska. A ty może masz? Ty też nie. Dobra, no to nieźle. To super. No to tylko ten miał i już nie ma. O nie, ja potrzebuję więcej ognisk. Potrzebuję więcej. Dobra, ogarnijmy sobie. Kraftuje się to chyba z tego, co pamiętam, dosyć prosto, bo to muszą być... Kurczę, już nie pamiętam. Wiem, że to trzeba węgiel do tego, ale węgla mamy. Czekajcie, ja zrobię tak. Weźmy węgiel. Tutaj mamy węgiel. Weźmy węgiel i teraz tak, zobaczmy na podpowiedziach. Tutaj gdzieś powinno być, jak się to robi. Ognisko. O, mamy ognisko. Dobra, ale potrzebujemy ognisko zwykłe. A nie to niebieskie. Chociaż to na jedno wychodzi. Chyba. W sensie, i tak jak je zgasimy, to... Ej, nie da się zrobić zwykłego ogniska. Co jest grane? Ej, gdzie jest zwykłe ognisko do zrobienia? Halo? Halo, dajcie mi zwykłe ognisko. Ej, co jest? Naprawdę? To tamte mogłem, a zwykłego nie mogę? To jest niemożliwe. Znajdźmy sobie... Nie no, tu jest ognisko. Ognisko dusz. Naprawdę nie ma tego... A nie, tu jest. No, węgiel i 3. Dobra, idealnie. To mamy. Jesteśmy na to gotowi. Weźmy sobie te. I zróbmy teraz jak najwięcej ognisk. Uwaga. Ogniska tutaj. Patyki jeszcze. Dobra, weźmy sobie, zróbmy z tego patyki. Uwaga, robimy tak, mamy dużo patyków. I teraz ogniska. Ognisko, gdzie jest ognisko? Tu. Uwaga, ile możemy zrobić ognisk? Dużo! 41. Nice. Dobra, możemy więcej zrobić jeszcze, więc ja bym zrobił jeszcze więcej. Z tym, że musimy dorobić patyków jeszcze. Ale dobra, to nie jest problem. Zróbmy tak. Jeszcze raz te ogniska, bo potrzebujemy dużą tratwę. Ja chciałem zrobić ją bardzo fajną. Zróbmy coś takiego. Możemy jeszcze jedno. Ale czego nam będzie brakowało teraz? Drewna nam będzie brakowało. Dobra, to zabierzmy sobie jeszcze więcej tego drewna. I zróbmy jeszcze raz ognisko. Uwaga, gdzie to jest? Tutaj. Ognisko, pum. Mamy. Dobra, mamy 1,5 staka. To jest... Póki co wystarczy, myślę. Póki co wystarczy tych ognisk, bo wiecie, bo ja nie wiem, ile tego będzie. O, skończyło mi się oddychanie pod wodą. Nie, dobrze, ale i tak będziemy budować na zewnątrz. Więc słuchajcie, teraz musimy wybrać sobie miejsce, w którym będziemy budować naszą tratwę. Więc może zróbmy, no po prostu nad domkiem chyba tu gdzieś tratwa będzie dobra, nie? Tak mi się wydaje. Więc tu zbudujmy naszą tratwę, kochaną. Tylko potrzebujemy jakiegoś bloku zaczepnego, że tak to ujmę. Czyli potrzebujemy takiego jednego bloku, który postawimy tutaj, który będzie odzwierciedleniem tego wszystkiego. Więc uwaga, zróbmy tak. Może zacznijmy to budować tutaj, w tym miejscu. I robimy tak. Rozwalamy to. Raz, dwa, trzy, jeden za drugim. I budujemy naszą ukochaną tratwę. Wydaje mi się, że tratwa będzie fajna. Ja chciałbym ją zrobić w takim fajnym stylu. Więc uwaga, robimy tak. Zacznijmy od ognisk, ponieważ ogniska będą nam bardzo potrzebne. I ogniska musimy stawiać w taki... O kurczę, ojojoj, gaś to, dobra. Musimy stawiać tutaj, na tej wysokości ogniska musimy stawiać. Czyli to tak będzie troszkę lewitowało, troszkę nie, ale pod tym zrobimy tutaj, patrz, to rozwalam. I pod tym wszystkim będą teraz półpłytki. I dlatego to będzie wyglądać dobrze.
Coś takiego, mi się wydaje. I tutaj wodę będzie trzeba w to kliknąć, żeby... O, właśnie, tak się to zalało fajnie. No i jest git. I tak to będzie wyglądało. Dobra, więc możemy teraz rozlewać... Znaczy, zróbmy najpierw platformę z półpłytek. I zaraz będziemy uzupełniać to o... O jeszcze te, jak to się nazywa? Kurtek ogniska. No, zbrakowało mi słowa. Dobra, zróbmy tak, chociaż nie wiem, czy tych ognisk nie dawać tak dookoła, wiecie, że nie robić ich wszędzie, tylko tak jak tutaj są. W sensie tak, tutaj, dookoła. Oła, oła, dobra, tu. Tutaj stawiamy, teraz to gasimy wszystko. Coś takiego. A w środku zrobić takie miejsce, żebym ja mógł tutaj funkcjonować jakoś, wiecie, o co chodzi? Tak mi się wydaje, że tak to zrobimy, bo inaczej nie będę mógł tu postawić żadnego craftingu ani nic, a jednak przydałoby nam się mieć taki crafting. Ja chciałbym zrobić w ogóle piętrową tą tratwę, ale to ją będziemy rozbudowywać później, myślę, bo póki co to wydaje mi się, że zróbmy ją po prostu jakąkolwiek. Zróbmy tak, 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 teraz tutaj, w tą stronę, coś takiego, robimy tu. Tak, okej, okay. I tu. I teraz musimy to wszystko zgasić, gasimy tą całą tratwę, łup. I ją zaraz, że tak powiem, ogarniemy sobie porządnie. Dobra, będziemy potrzebować też tutaj takiego żagla fajnego. Ale to później, myślę, bo teraz na razie to... Czekajcie, jak ja mam tu silktacza? Nie mam. Ale tu mam jedwabny dotyk. Ale jak ja to tym rozwalę, to mi wypadnie? Proszę. Wypadło mi, okej. Okay. Jest git, tylko ja bym potrzebował tu silktacza. Czy ja mam jakiegoś silktacza? Kurczę, teraz to jest pytanie. Może mam, może nie mam. Kto to wie? Wydaje mi się, że powinienem coś mieć, bo jednak silktacz... Silktacz jest takim, wiecie, jakby to powiedzieć, znanym, że tak powiem, enchantem, ale nie wiem, nie mam pewności. No jak już to tu będzie, w tej skrzynce z enchantami. Uwaga, wydajność, niezniszczalność, ochrona. O, jedwabny dotyk jest! Boże, jakie mamy farta niesłychanego, to się w głowie nie mieści. Dobra, tu. 7 leveli, dobra tam, kurde, ważne, że mamy. To jest najważniejsze, dobra, silk też na siekierze, to jest fajna rzecz. Dobra, wypływamy na górę do naszej tratwy. A i mogłem zabrać sobie te płotki, dobra, cofnę się jeszcze po płotki. Zabierzmy płotki, bo nam się przydadzą na taki żagiel do zrobienia. I potrzebujemy też te. Będziemy potrzebować jeden crafting, żeby tam coś craftować. Więc zróbmy sobie tak tutaj, że weźmiemy, o, mam nawet crafting, więc fajnie. I potrzebujemy płotki, których oczywiście nie posiadamy. Nie posiadamy, dobra, czyli musimy zrobić sobie patyki. Zróbmy tak, pum, patyki. Robimy tak, robimy tak, robimy tak. Mamy płotki, całkiem sporo. Weźmy tego jeszcze, żebyśmy mieli więcej. Dobra, jest git, jesteśmy przygotowani, możemy lecieć tam. Kurde, ale dziwna akcja w ogóle, że ja tratwę muszę budować, żeby mieć na czym żyć. Żeby mieć takie, wiecie, do pływania, ale podoba mi się ta tratwa. Wydaje mi się, że będzie całkiem fajna. Dobra, wyjdźmy tu i rozwalmy jeszcze raz to. Tutaj, zróbmy to szersze po prostu, bo to jest... Ognisko mi się topi. Dobra, bierzemy to ognisko, świetnie. Zróbmy to szersze. Wydaje mi się, że potrzebujemy to takie mieć, wiecie. Troszkę to było za krótkie, co tu zrobiłem. I teraz pytanie, gdzie chcemy mieć przód tej całej tratwy? Czy przód ma być tu, wzdłuż z tych, czy tu ma być przód? Ej, w sumie to tu by pasował przód. Chyba nie. Mi się wydaje, dobra, to zróbmy może w tą stronę po prostu, że ta tratwa jest obrócona. Czyli będzie ona do tyle. Coś takiego. Tak mi się wydaje, że ta tratwa wygląda git. Nie wiem, co sądzicie o tym, widzowie, dajcie znać w komentarzu, ale wydaje mi się, że tratwa będzie fajna. Dobra, postawmy tu, jak najszybciej, okej. Ej, czuję, że mam lekkie lagi przez tą wodę. Serio, teraz się zaczynają, że tak powiem, ocki klocki. Dobra. Ojej, nie, źle postawiłem. Dobra, rozwalamy to i teraz tak, pum. Teraz w tą stronę lecimy tak. Tu, okej. I teraz tak. A dobra, już myślałem, że mi się skończyły całkowicie. Dobra, robimy tak i mamy w ten sposób fajną tratwę zrobioną. Jest git. Dobra, teraz musimy wyznaczyć środek, wykorzystując... Kurczę, czy to na pewno? Fajnie to będzie wyglądać, no. Dobra, wykorzystujemy to i potrzebujemy wyznaczyć środek. Musimy mieć to wszystko nieparzyście, więc pytanie, czy mamy to nieparzyście. Oczywiście mamy parzyście, więc trzeba dorobić jeszcze jedno w bok po prostu, czyli może tu zróbmy w bok. Więc rozwalamy to jeszcze i zróbmy w bok. Ale to w takim razie to jest teraz za krótkie, mi się wydaje. Dobra, bo to teraz staje się taki bardziej kwadrat, a chciałbym, żeby to było bardziej podłużne. Więc musimy to jeszcze przedłużyć w tą stronę o 3. Dobra, to będzie git już. Jak tutaj tak przedłużymy, to będzie super. Dobra, no widzowie, tratwa musi być idea... Wariacie! Kurde, bo mnie tu szlak jasny trafi. What? Dobra. What wy kurde. No dobra. Dobra. Ej, co ty, jak ty żyjesz jeszcze? Jak ona jest silna! Dobra, już koniec.
Bo mnie tu wkurzył już ziomeczek, nie? Mi się tutaj na krzywy ryj wciepał. Dobra, zróbmy tak. Ej, ten statek będzie piękny. Ta tratwa będzie piękna. No weźmy te tutaj liny, bo mnie denerwują. No robimy tak. Okej, tu. Łup. I wychodzimy tutaj. I stawiamy tu do samego końca. I teraz gasimy. Ej, dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście, że łopatą da się gasić ogniska. Bo to jest taka wiedza, którą ja już posiadam, ale nie posiadałem jej jeszcze niedawno. Dobra, zróbmy tak. Tutaj w tym miejscu to jest środek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej, to nie jest środek, ale to git. To nie jest problem. Zróbmy może po prostu... tutaj zróbmy raz, dwa, trzy, cztery. Coś takiego. I tu postawmy... w tym miejscu. Ojej, to jest za krótkie znowu. Bo wiecie, co ja chcę zrobić? Ja chcę tutaj zrobić takie coś, że tutaj będzie... tak jakby statek, takie wejście do środka. Wiecie, o co chodzi? Tutaj w tym miejscu zrobimy coś takiego. Chociaż nie, tutaj wiecie, to będzie co innego. Dobra, czekajcie, ale to trzeba zbudować. Dobra, to trochę zajmie, ale ja czuję, że to będzie naprawdę bardzo fajny statek. Tutaj w sensie, takie coś. Zróbmy tak, to rozwalmy. I teraz tu będą schody. I tu będą schody. To rozwalamy. Tu będą schody. I jeszcze jedne schody muszą być. Czyli musimy postawić tak. Dajemy tak, ok. I teraz tu możemy rozwalić. I tu zrobimy cały ten kadłub będzie w taki sposób zrobiony. O, coś takiego. I tu musimy jeszcze schodki dorobić. Dobra, robimy schodki. Cztery nam wystarczą. I robimy tu i tu. Ok, jest git. Tu musimy postawić tak, żeby to wyrównać, cały poziom. Jest gites i teraz tu. I tu robimy takie, wiecie, jak to w statkach, nie? Robimy takie piętro jeszcze dodatkowe. Tutaj, o. Tak. Raz. Okej, brakło mi tych pół płytek. Musimy sobie je dorobić. Ale spokojnie, to będzie git. Ja jeszcze na pewno będę tą tratwę jeszcze poza odcinkiem kończył, tak żeby ona wyglądała tak jak chcę. Bo ja pewnie na niej troszkę czasu spędzę. I będziemy musieli się do niej przyzwyczaić pewnie, bo troszkę tu pomieszkamy. Dobra, postawmy tutaj to. Tak samo tutaj postawmy też. Tak, okej. I teraz tutaj to jest cała sytuacja, bo ja chyba tych w takim razie ognisk tutaj... O, dajcie mi to ognisko, nie uciekaj mi, bo jesteś zbyt cenne. To ognisko jest zbyt cenne, dobra, rozwalmy to. Tutaj nie będzie jednak tego, bo tutaj będziemy musieli to jakoś inaczej zrobić. Więc tu w tym miejscu będzie tak. Tu w tym miejscu będzie chyba coś takiego. Dobra, tak to trzeba zrobić, więc zróbmy to z drugiej strony identycznie. Żeby już to fajnie wyglądało. Zróbmy ten cały kadłub, w którym się osiedlimy. I będziemy mieli w ten sposób miejsce do spania, że tak to ujmę. Dobra, tak, okej. Fajnie to wygląda, naprawdę. To póki co mi się naprawdę podoba. I tu może zróbmy tak, postawmy płotki. Tu postawmy płotki. Coś takiego, okej. I teraz tu będą jeszcze w tych wnękach postawione te półpłytki. Coś takiego, raz, dwa. O, prawie idealnie mi starczyło. W sensie, w sumie mam ponad, więc idealnie starczyło. Coś takiego, tak. Rozwalmy to. Tu będzie ster. O, ster. O kurde, jak to wygląda. Piękny statek. Ja nie mogę, to naprawdę będzie fajnie wyglądało, tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy sobie jeszcze schody. Tak, potrzebujemy ich z 12. Zobaczymy, czy nam wystarczy, że je dorobimy. I teraz potrzebujemy zrobić tak. Tak. O, brakło mi. No dobra, to potrzebujemy ich więcej. Zróbmy już wszystkiego. Dobra, 8 zrobiliśmy, to mega dużo. I potrzebujemy... Oj, tutaj nie... Kurczę, wiecie, co by trzeba było zrobić? O, ja już widzę. Tu w tym miejscu źle to zrobiliśmy. Bo tu właśnie powinienem zrobić w ten sposób. Oj, tak. Dobra, to teraz wygląda dobrze. Ej, zaczyna się tu robić ciemno. Postawię tutaj jedno ognisko, żeby się jaśniej zrobiło. Czyli potrzebujemy rozwalić to wszystko tutaj. I dorobić tutaj schodki. Więc uwaga, robimy schodki. Tak. Okej, czyli brakuje schodków. Zróbmy może z połowy, bo schodki myślę, że jeszcze sporo wykorzystamy schodków. Więc tak, okej. I jeszcze tutaj, więc to w sumie no, niewiele potrzebowaliśmy już, ale dobra, skoro mamy ich więcej, to na pewno jakoś wykorzystamy. Coś takiego. I teraz tu możemy postawić płotki. Mi się wydaje, że to będzie wyglądało w miarę git. Tak, to sobie wymarzyłem, że tak to ujmę. Dobra, tu. Nie wiem, jak oceniacie to, mi się póki co podoba. Jest git.
tutaj to będzie trzeba dać troszkę dalej, czyli to będzie musiało być gdzieś tu. No, czyli to wszystko będzie trzeba jeszcze przedłużyć o trochę dalej, tak naprawdę, nie? Bo to jest, wychodzi na to, że to jest za krótkie i to powinno być gdzieś do tyle. I teraz tu będziemy to zwężać, tak żeby to faktycznie wyglądało jak jakaś taka... jak taki statek, wiecie o co chodzi, nie? Tu jest środek i teraz idziemy w tą stronę. Coś takiego, potrzebujemy więcej półpłytek, więc zróbmy sobie z reszty tego co mamy półpłytki. Półpłytki to jest, są takie bloki tylko na pół, to i takie można później wykorzystać jakbyśmy chcieli, o właśnie, tak do tego. Ale dobra, postawmy tu. Tak, tak. Tak, jeszcze jeden w bok, tak, okej, okay, jest git. Jest git, wypełnijmy to. Postawmy też te wszystkie, jak to się nazywa, te ogniska zaraz postawimy, tak żeby to już mieć wizualnie, że tak powiem, przed oczami. I to musi być w takim razie gdzieś tutaj. Coś takiego, mi się wydaje. Ojej, widzowie, no, powiem wam tak, mega, mega ambitny projekt, że tak to ujmę. Ale bardzo mi się podoba to, bardzo mi się to podoba. Fajną tratwę będziemy mieli. W sensie tratwę, statek, nie wiem, ale zamieszkamy sobie na tym. Fajna sprawa w ogóle, nie? Coś takiego. Chociaż tu to powinno się podnosić do góry jakoś. O, to tak do szpica, to no. To faktycznie teraz jak tratwa wygląda, nie? Ale tu będzie żagiel, coś takiego. Zróbmy jeszcze ten żagiel i będziemy mieli wszystko gotowe tak naprawdę. Już będzie fajna, że tak powiem, fajny statek. Dobra, żagiel w prawo, tak żeby on był gdzieś na równi z tym, okej, okay, w tą samą stronę tu. Raz, dwa, trzy, cztery, jesteśmy na równi. I teraz jeszcze musi polecieć to do góry. Okej, okay, brakło mi, a nie, nie brakło mi, mógłbym jeszcze dać, to jeszcze dam. Zróbmy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, coś takiego. Zeskoczmy do wody, łup. Dobra, jak to się prezentuje? Mega dobrze, no taki krzyż mi tu wyszedł. Ale dobra, to jakoś to tu zrobimy tak, żeby to wyglądało, aha, bo ja powinienem na górze zrobić belkę i na dole belkę. Dobra, to zmienię poza odcinkiem już, bo to już jest tutaj, że tak powiem, za więcej roboty. Ale co, widzowie, podoba mi się tratwa, wydaje mi się, że całkiem fajna, więc ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Rozbudujemy jakąś tą tratwę i zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. No i fajne mieszkanie mamy w ogóle teraz, nie? W ogóle mieszkanie na tratwie, mega fajna sprawa. Dobra, widzimy się jutro, trzymajcie się, pozdro, elu!